przez wiele lat samochody rosły przede wszystkim wzdłuż i wszerz, czyli w sumie tak jak ja. Następnie nastała moda, aby rosły przede wszystkim do góry. I właśnie takimi kryteriami kierowali się projektanci nowego Citroena C4. Przez takie podejście nie do końca wiadomo, czy temu przedstawicielowi klasy C bliżej do kompaktów, czy może crossoverów. Wiem natomiast na pewno dwie rzeczy. Po pierwsze, ten samochód niczego nie udaje. A po drugie, ma coś, co coraz trudniej spotkać u rywali, czyli silnik diesla. Zainteresowani? Jedziemy! Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj zza kierownicy najnowszego Citroena C4. I jak zawsze na początek garść informacji technicznych, żebyście wiedzieli, czym ja jadę i o czym sobie dzisiaj pogadamy. Zaglądamy zatem pod maskę i znajdujemy tam silnik diesla. Od razu uspokajam tych, którzy może się przestraszyli. Mamy tutaj 4 cylindry. Moc tej jednostki to 130 koni mechanicznych i to jest jedyny wariant mocowy diesla. Silnik ten generuje całkiem pokaźne 300 Nm maksymalnego momentu obrotowego. C4 z tą jednostką rozpędzi się do 206 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9,5 sekundy. I to są te podstawowe wartości. Przejdźmy sobie dalej, zatrzymajmy się może na chwilę przy miejscu, jakie oferuje ten samochód. Ten trochę dziwny i nietypowy samochód. Czemu trochę dziwny? Tak jak powiedziałem na początku, ciężko się zdecydować, czy zaliczyć ten samochód do takich typowych kompaktów, czy może do bardziej crossoveru, bo on ani nie jest tak niski jak na przykład, nie wiem, Mazda 3, ani nie jest tak wysoki jak niektóre crossovery. To jest w sumie nieważne. Najważniejsze jest to, jak to wyszło, co ten samochód ma do zaoferowania, a nie do jakiej klasy go zaliczymy. A więc tak, na początek tył i bagażnik, a ten oferuje 380 litrów. I jak widzimy, nie jest to jakaś wartość rekordowa, także jeśli zależy Wam na jakimś bardzo dużym bagażniku, no to tutaj poświęćcie trochę więcej czasu. Nie wiem, najlepiej to zabrać jakąś walizkę, może wózek, jeśli go wozicie dalej i po prostu spróbować się przymierzyć. Nawet w salonie, nie bójcie się tego, ja to zawsze podkreślam. Sprawdzajcie samochód jak najbardziej możecie, zanim go kupicie, bo to jest jednak masa Waszych pieniędzy. Także jeśli trzeba, bierzcie wózek, bierzcie walizki, jedźcie do salonu i po prostu się przypasujcie. Dobra, a teraz zaglądamy na kanapę. Ja mam 182 cm wzrostu, siedzę sam za sobą i zobaczcie, mieszczę się tutaj bez żadnego problemu. Nie mam oczywiście tyle miejsca, co w Superbie czy w jakimś SUV-ie, ale nadal jest mi tutaj bardzo wygodnie. Mogę schować stopy pod fotel kierowcy i tak samo nad głową, nie uderzam w dach, mam tutaj wystarczającą ilość przestrzeni. Ale żeby ten test był troszkę bardziej pełny, wsadziliśmy do tyłu Grześka, tak jak robimy to ostatnio. On ma 192 cm wzrostu i zobaczcie, również się tutaj zmieścił. Nie wiem, czy byłby zadowolony z podróży do Chorwacji w tym miejscu, ale dał radę wsiąść, a to nie jest wcale oczywiste w jego przypadku, i dał radę zamknąć drzwi. Także jak widać, C4 mimo może nie największego bagażnika, to pod względem przestrzeni z tyłu kompletnie nie ma się czego wstydzić. Ale dobra, teraz przeskakujemy do przodu i od razu powiem o rzeczy, którą ja w Citroenach bardzo lubię. Zawsze polecam, aby coś takiego sobie kupić, zamówić czy wybrać taką wersję, która to ma, czyli funkcja odblokowywania drzwi, jak tylko do samochodu się zbliżacie, oczywiście z kluczykiem. To jest tak wygodne, można wziąć kluczyk, schować gdzieś tam do nerki, czy torby, czy plecaka i po prostu za każdym razem, jak do samochodu podejdziecie, on się sam otworzy, jak od niego odchodzicie, to się sam zamyka. Szczególnie jak macie jakieś zakupy, fantastyczna rzecz, ja to bardzo polecam. I wskakujemy za kierownicę. I tu już troszeczkę zaczynają się schody, a przynajmniej znajdziemy miejsca, które na pewno nie podejdą każdemu. Zacznę od zegarów. Ja już chyba Wam to kiedyś pokazywałem w przypadku C4 elektrycznej, ale zobaczcie, zegary, w ogóle użyłem tego słowa. Nie wiem, czy to można nazwać zegarami. I dodam może od razu, że ja bardzo lubię takie klasyczne rozwiązania, czyli właśnie zegary ze wskazówkami. To jest bardziej wyświetlacz cyferek. Dwa, zobaczcie, jak przyłożę do niego swój telefon, to jego całego zakryje. Ten wyświetlacz, on ma chyba 5,5 cala, jest mniejszy niż mój telefon. I tu oczywiście dwa podejścia. Jedno takie jak moje, ja bym wolał klasyczne, standardowe zegary. Drugie, to mimo że nie jest najładniejsze, to jest bardzo proste, bardzo przejrzyste.
widzę tak naprawdę ograniczenie, prędkość, to na jakim biegu jadę, spalanie. Można sobie oczywiście troszkę pokombinować komputerem, troszkę tutaj funkcji pozmieniać, ale to są tak naprawdę detale. W dużym skrócie, ja fanem tego wyświetlacza nie jestem, także sprawdźcie, czy Wam to będzie pasowało, a może bardziej, czy to Wam nie będzie przeszkadzało. Co do tego zestawu multimediów. To tak, na pewno jeśli nie jesteście z tym zaznajomieni, to zajmie Wam trochę czasu, żeby się tutaj połapać, żeby się tego wszystkiego nauczyć, żeby, nie wiem, sparować telefon. Ale oczywiście zrobicie to raz czy drugi i będziecie zaznajomieni, będziecie się czuli tutaj jak w domu. To jest oczywiste, to jest normalne. Ale ten ekran jednak troszkę wystaje. Wiem, że wielu z Was tego nie lubi, dlatego zwracam na to uwagę. I powiem od razu, drogi on kompletnie nie zasłania, ale jest to jednak ekran z tych bardziej wystających. Jego jakość jest całkiem spoko, jest w miarę szybki, ale na pewno nie pochwalę go za obraz, jaki oferuje po uruchomieniu kamery. On jest już troszkę za słaby, jak na dzisiejsze czasy jakości. Po drugie, jest moim zdaniem trochę za mały. A po trzecie, kąt, jaki oferuje ta kamera, jest również moim zdaniem trochę za mały. No i jeszcze jedna rzecz, do której się troszkę przyczepię. Jest Android Auto, jest Apple CarPlay, ale niestety nie są bezprzewodowe. Także jeśli chcecie podłączyć telefon i chcecie z tego korzystać, to trzeba kupić kabel. Zaznaczę, co jest pewnym ułatwieniem. Mamy tutaj dwa USB, jedno USB-A, drugie USB-C. No i jeszcze jedna rzecz odnośnie tej obsługi. Jak być może możecie zobaczyć, mamy tu takie wielkie, przerażające kwadraty, czy kwadrat odnośnie obsługi klimatyzacji. Możemy sobie ją oczywiście obsługiwać dotykowo, oczywiście, bo tak już dzisiaj jest w większości samochodów, ale spójrzcie trochę niżej. Mimo tego mamy tutaj wielkie i bardzo wygodne pokrętła, zarówno do zmniejszenia, zwiększenia temperatury kierowca-pasażer, jak i też prędkości nawiewu. Także super, można dzisiaj mimo umieszczenia obsługi klimatyzacji dotykowo zostawić pokrętła. Mega plus. Co do materiałów, jest tutaj całkiem w porządku, mówię o ich jakości, mówię o ich spasowaniu. To, co mi się nie podoba, to za dużo plastiku, takiego może nie najlepszego plastiku w tej części, a przede wszystkim zdecydowanie za dużo piano black. To się moim zdaniem będzie bardzo rysowało. Zobaczcie, w tym miejscu mamy tego naprawdę całe morze. Także na pewno to wygląda fajnie w salonie. Pytanie, jak to wygląda po roku użytkowania. Ale naprawdę nic tutaj nie skrzypi, nie trzeszczy. Jadę teraz po dość nierównej drodze, jest totalna cisza. To jest oczywiście w miarę nowy samochód, on ma przejechane niecałe 10 tysięcy kilometrów, ale to bywa bardzo różnie. Czasem wystarczy wyjechać z salonu i po tygodniu już słychać jakieś dziwne dźwięki, tutaj nie słychać nic. No i dobra, poznaliśmy się już trochę z C4, wiecie mniej więcej, o czym mówimy i o co tutaj chodzi. Przejdę sobie do tego, jak się tym samochodem jeździ i co tutaj jest najważniejsze. I tak, powiedziałem Wam na początku, że ten samochód niczego nie udaje. Co ja miałem konkretnie na myśli? Otóż, spotkamy dzisiaj wiele modeli, które udają, to może nie jest dobre słowo, ale próbują połączyć troszkę przeciwstawne rzeczy. Najczęściej jest to sport, a do tego komfort i niskie spalanie. Wychodzi to różnie. Nie wiem, żeby być konkretniejszym, moja ukochana Mazda 3 wygląda na samochód typowo sportowy, a ma na przykład 120 koni albo 10 sekund do setki. Często takie rzeczy po prostu trudno połączyć. Citroen C4 to jest samochód, w którym sportu, czy czegokolwiek związanego ze sportem, jakichś aspektów wyglądu, czy czegokolwiek, nie ma w ogóle. To jest samochód nastawiony tylko i wyłącznie na komfort, na spokój, na relaks, na jeżdżenie po mieście po wielkich dziurach, nierównościach, progach zwalniających, bez zwracania na nie uwagi, bez wychodzenia z tego samochodu z bólem pleców, bez denerwowania się, czy wystartuję pierwszy na światłach, czy gdzieś się wcisnę. Po prostu tym samochodem i z tym silnikiem się tego nie robi. Ten samochód również w żaden sposób na Was tego nie wymusza. Nie wiem, prowadzenie, precyzji na zakrętach, czy przyjemności z wchodzenia szybkiego w zakręty, tutaj nie ma żadnej. Tylko ja od razu powiem, w tym samochodzie mi to kompletnie nie przeszkadzało. Mimo że ja bardzo lubię takie auta, które jednak mają pewną dawkę sportu i nawet twardsze zawieszenie. Nie wiem, jak to się dzieje, ale ja za każdym razem, jak wejdę do tego auta, to po prostu odczuwam taki spokój. W ogóle mi się nie chce jechać szybko, gdzieś tam wciskać, wyprzedzać. Chcę sobie wsiąść i być zrelaksowany, dojechać do pracy czy gdziekolwiek i nigdzie się nie śpieszyć. Ten samochód ma w sobie coś takiego. I ja w sumie umiem nazwać to coś. Wiem, z czego to wynika. Tym czymś jest po prostu zawieszenie. Zaraz wjadę w taki wielki próg, w którym tutaj przeważnie różnymi samochodami albo uderzam podłogą, albo po prostu stukam zębami. Oczywiście auto podskoczyło, tylko że no tego nie odczujecie. Było mi cały czas bardzo wygodnie i bardzo komfortowo. Bo to jest to. Mimo że to nie jest takie zawieszenie jak kiedyś, nie ma tu żadnej pneumatyki,
Z przodu MacPherson, z tyłu belka skrętna, ale Citroen mimo tego cały czas potrafi robić samochody, które są mega komfortowe. I co ciekawe, mimo że to nie jest DS, tylko to jest nadal Citroen, kompaktowy Citroen, to komfort, jaki oferuje to auto, to jest coś, co jest tutaj najważniejsze. No nie wiem, dalej, fotele. Te fotele o trzymaniu bocznym słyszą, w ogóle takie słowa trzymanie boczne, słyszą tylko i wyłącznie wtedy, kiedy siada na nie ktoś taki jak ja, kto testuje samochody i mówi, że tu nie ma trzymania bocznego. One po prostu nie wiedzą, co to jest. Ale znowu, mi to w tym samochodzie kompletnie nie przeszkadza, bo ja po zakrętach nie jeżdżę szybko. Natomiast, jak jedziecie w trasę, czy jedziecie właśnie po nierównościach, czy po prostu jedziecie tym samochodem, to co one oferują? To samo słowo, mega komfort. To jest taka typowa kanapa, gdzie chcecie sobie siąść, a w zasadzie rozsiąść się i ma być Wam po prostu mega wygodnie. I pod tym względem sprawdzają się świetnie. Także nie ma chyba sensu ciągnąć tego wątku i setny raz powtarzać. Wszyscy już wiemy, to jest samochód zdecydowanie nastawiony na to, aby dać nam jak największy komfort podróżowania. Jak jest natomiast z silnikiem? Przede wszystkim to też, tak jak powiedziałem, trzeba ten silnik docenić za to, że w ogóle jest. Ja diesle uwielbiam, bardzo lubię jeździć takimi silnikami, a dzisiaj jest ich oczywiście coraz mniej. Nie tylko w klasie kompaktowej, ale w tej szczególnie. Także super, że w C4 nadal możemy coś takiego znaleźć. Natomiast jak on się sprawuje? Dokładnie tak, jak cały ten samochód. Tu jest poniżej 10 sekund, także nie brzmi to jakoś bardzo źle. Ale nie spodziewajcie się, że będziecie właśnie zawsze pierwsi na światłach, że będziecie wyprzedzać w 2 sekundy i tak dalej. Chociaż, ja oczywiście zaznaczę, tu jest 300 Nm przy 1750 obrotów. To świadczy o tym, że po pierwsze, Wasze wrażenia z jazdy będą zdecydowanie lepsze niż jest to na papierze. Po drugie, o ile oczywiście może nie mówię o starcie, ale już podczas samej jazdy będziecie mieli cały czas wrażenie, że mocy macie tutaj wystarczająco dużo. Właśnie przez ten wysoki moment obrotowy, czyli taka standardowa cecha diesla. Oczywiście kupowanie tego silnika do miasta może najlepszym pomysłem nie jest. Chociażby przez to, że mamy tutaj system start-stop, co mnie zawsze zadziwia. Wsiadam w ten samochód rano, silnik jest zimny, przejadę 500 metrów, staję na światłach i ten silnik gaśnie. To oczywiście nie jest tylko cecha C4, ale mi się to nie podoba, po prostu. Szczególnie w dieslach. Ale jeśli jeździcie po trasie, robicie bardzo dużo kilometrów, to diesel cały czas jest moim zdaniem zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem. Czemu? Oczywiście przez spalanie. Jakie ja tu osiągałem wyniki? Spokojna jazda podmiejska, to właśnie spokojnie zrobicie tutaj poniżej 5 litrów. Ekspresówka to jakieś 5, autostrada 6,5. I w mieście było u mnie podobnie, spalałem w okolicy 6 czy 6,5 litra. Także wyniki naprawdę w porządku, szczególnie na tej autostradzie, gdzie 2 litry, może nie dużo, ale tam kilometry lecą tak szybko, że te 2 litry da się już zauważyć. Dobra, teraz kilka wad. I pewnie część z Was wie, o czym powiem w przypadku samochodu z grupy Stellantis. Gdzie jest Auto Hold? W jakimś innym samochodzie, bo tu go po prostu nie ma. Ja mówiłem o tym 1000 razy, ale powiem 1001 i 1002, póki tego tutaj nie zaimplementują, bo to jest ewidentna wada samochodu dzisiaj. Ja jeżdżę 95% po mieście. Brak Auto Hold mi po prostu przeszkadza. Szczególnie, że większość rywali to ma, także zdecydowanie do zmiany. Druga rzecz to ten, nie wiem, spoiler, czy jak to nazwać, na tylnej szybie. Bo ja mam takie pytanie od razu. Po co to jest? Czy to w czymś pomaga? No nie. Teoretycznie moglibyśmy powiedzieć, że może w fajniejszym wyglądzie, ale czy to fajniej wygląda, albo czy ten samochód wyglądałby gorzej bez tego? Moim zdaniem nie. A czy to w czymś przeszkadza? No tak. Jadąc tym autem cały czas na wysokości wzroku, na tylnej szybie, mam taką czarną linię. I od razu tłumaczę. Przyzwyczajasz się do tego bardzo szybko, przestaje Ci to przeszkadzać, natomiast mnie bardziej przeszkadza to, że jadę w sumie hatchbackiem, a przez to coś ja nie mam z tyłu wycieraczki. I to jest moim zdaniem większa wada. Samo to, że troszkę ogranicza widoczność, to ważne jest słowo troszkę, no ale jednak brak wycieraczki, to już zdecydowanie gorzej. Trzeba też wspomnieć dźwięk silnika, szczególnie rano. Jak tylko odpalicie ten samochód, to w środku może tego tak bardzo nie słychać, chociaż troszkę też, ale z zewnątrz te wrażenia są jakby podjechał do Was taki 25-letni diesel. Klekocze niemiłosiernie. Jak to lubisz, to spoko, ale jeśli myślisz, że 2023 rok, diesel i nie będzie go w ogóle słychać, no to nie.
będzie go słychać. I wspominałem o minusach, ale przypomniał mi się jeszcze jeden plus, a w zasadzie dwa. Znajdziemy z tyłu zarówno nawiewy od klimatyzacji, jak też USB. A to nadal nie jest standard we wszystkich kompaktach, więc trzeba na to zwrócić uwagę. Plus na pewno za to, że drzwi zasłaniają progi, bo po prostu przy gorszej pogodzie nie ubrudzimy spodni. Natomiast jak na kompakto crossovera, nie do końca wygodnie mi się tutaj wsiadało. To może być bardzo indywidualne, ale jeśli to jest aspekt, przez który szukacie trochę wyższego samochodu, no to polecam się przymierzyć samemu. Kolejnym z plusów C4 jest jego wyciszenie i jak na klasę, którą reprezentuję, jest naprawdę ok, przy czym zaznaczam, nie mam tutaj na myśli odgłosów silnika, bo ten słychać, szczególnie jak jest zimny, wiadomo, mówimy tutaj o dieslu, ale nawet jak się rozgrzeje, czy jest po prostu cieplej, to raczej ciężko ukryć, że jedziemy z jednostką wysokoprężną. Kolejną rzeczą, która zasługuje na pochwałę w tym samochodzie, są hamulce, które, myślę, że mogę użyć takiego stwierdzenia, zaskoczyły mnie na plus swoją skutecznością. Naprawdę tutaj brawo. Bardzo przydaje się też ten przycisk, dlatego że bardzo szybko i łatwo możemy wyłączyć system start-stop. Tu oczywiście nie ma cudów, jedziemy dieslem, więc uruchamianie i gaszenie tego silnika po prostu czuć i ja powiem szczerze, że za każdym razem jak wsiadałem do tego samochodu, to start-stop wyłączałem. No i rzecz, za którą nie wiem, czy mam pochwalić, czy zganić, więc zrobię to i to, mianowicie head-up. Head-upy kupujemy raczej po to, aby widzieć wszystko na przedniej szybie, a w zasadzie przed autem. W przypadku C4 mamy niestety tą nieszczęsną szybkę. Ja powiem szczerze, że ani mi się to nie podoba, ani mi się z tego wygodnie nie korzysta. Także z jednej strony plus za to, że head-up w ogóle możemy tutaj mieć, natomiast minus za to, że nie jest to rzut przed samochodem, tylko na tej brzydkiej szybce. Tryby jazdy. 130 koni, więc teoretycznie za bardzo o czym wspominać chyba nie trzeba, ale z drugiej strony między Eco a Sport jest tutaj bardzo duża różnica. Także wspominam. No i jeszcze słowo na temat skrzyni i oczywiście nie da się tutaj pominąć tematu jej obsługi, czyli tego przycisku, czy raczej selektora, bo to się chyba nazywa selektor. Tak jak zawsze wspomnę, nie bójcie się tego, przyzwyczajcie się w 2 dni, także nie ma tematu. A co do samego działania skrzyni, to również nie mam zastrzeżeń. Wraz z tym silnikiem diesla stanowią bardzo zgrany duet. To jest klasyczny 8-biegowy automat, także nie żadna dwusprzęgłówka, ale też nie żadne CVT. I ostatnia rzecz, na którą zwrócę Wam uwagę, to liczba schowków we wnętrzu. Jest ich tutaj 4780. Naprawdę, gdzie się nie odkręcisz, to znajdziesz jakiś schowek. A jak nie schowek, to na przykład taką ala szufladę, a jest to tak naprawdę miejsce na tablet. Pod tym względem w C4 jest sztos. Pytanie natomiast, czy sztos będzie również pod kątem cennika, czyli sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. Cennik C4 z roku produkcji 2023 startuje z poziomu 100 350 zł. Mówimy tu o podstawowej wersji Lifepack. Najtańsza wersja 1.2 o mocy 130 koni kosztuje minimum 112 650 zł, a miłośnicy automatu muszą przygotować minimum 119 650 zł. Cennik prezentowanego diesla zaczyna się od minimum 131 150 zł, a najbogatsza wersja Shine, którą właśnie oglądaliście, to już 141 100 zł. Wspomnę również, że oprócz benzyny i diesla C4 zamówicie również w wersji w pełni elektrycznej. I taki samochód na ten moment to już minimum 175 900 zł. No i jak widać, jak na dzisiejsze czasy, tragedii nie ma. Także do podsumowania, i tak jak powiedziałem, to jest zdecydowanie samochód dla osób, które cenią sobie komfort, które komfortu szukają. Nie tylko dla osób, które, nie wiem, są już na emeryturze, bo przez swój wygląd to jest auto, które spodoba się również wielu młodym osobom. A przecież młodzi również mogą szukać bardziej komfortu niż sportu. Także nie przedłużając, jeśli szukacie właśnie takiego samochodu, a dzisiaj to wcale nie jest takie proste i oczywiste, bo każdy producent chce pokazać, że jego samochód jest sportowy. Choćby miał 100 koni, to jest sportowy. Citroen C4 nie jest. Nie chce być. Wy nie chcecie, żeby taki był. Także dla osób szukających spokoju, komfortu, relaksu, to jest jeden z najlepszych wyborów, jakie w ogóle można dokonać w tej klasie. Lepsze są oczywiście DS-y, ale to już troszkę nie ta półka cenowa. Dajcie znać, jak Wam podoba się C4, czy nią jeździliście. Może ją macie, także podzielcie się, jak to wygląda na przykład w przypadku awaryjności lub bezawaryjności. No i czy w ogóle szukacie jeszcze diesli? Czy jesteście takimi samochodami zainteresowani? Czekam w komentarzach, czekam też na subskrypcję od osób, które tego jeszcze nie zrobiły, to zróbcie to po obejrzeniu tego filmu, a ode mnie na dzisiaj byłoby to już naprawdę wszystko. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć!